Jesteśmy oczywiście bardzo rozczarowani tym, jak wyglądała końcówka tego meczu, szczególnie te ostatnie dwie akcje. Chcieliśmy zagrać trochę inaczej w końcówce, mając dobry wynik niż w tych poprzednich spotkaniach. Chcieliśmy odepchnąć trochę rywala od naszego pola karnego i przez te ostatnie 15-20 minut rzeczywiście nam się to udawało. Dobrze wypychaliśmy. Korona nie była często w groźnych sytuacjach w naszym polu karnym. Praktycznie nie przypominam sobie, żeby w drugiej połowie oddał celny strzał poza tym golem z końcówki meczu. No i wielka szkoda, bo właśnie dlatego, że doskakiwaliśmy do pressingu, z tego później była sytuacja, po której Korona miała rzut wolny. Oczywiście myślałem, że faulu nie ma, albo że jest dla nas, natomiast sędzia był bliżej. No i szkoda, musieliśmy to wybronić, ale niestety tego nie zrobiliśmy. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenera? Nie widzę. A, jest, proszę, proszę. Mikrofon, Adrian. Dobry wieczór, panie trenerze. Kasper Choniacki, polskapiłka.pl. Bo pan mówi tutaj o tej końcówce meczu, która była dla pana drużyny i pana rozczarowująca, ale ja mam pytanie dotyczące pierwszej połowy. Bowiem w tych pierwszych kilkunastu minutach faktycznie pana zespół przeważał, później mecz został przerwany, następnie wznowiony i miałem wrażenie, że na boisko wyszła troszeczkę inna, troszeczkę gorsza drużyna Warty Poznań i taki stan utrzymywał się do końca pierwszej połowy. Z czego wynika to załamanie po tej przerwie? No dokładnie, dobre miał pan wrażenie. Są różne fazy meczu i w tej pierwszej fazie my przeważaliśmy, a potem przeważała Korona. Czy jeszcze jakieś pytania do trenera? Jeżeli nie ma, dziękujemy za chwilę, druga część konferencji. Dziękuję, dobranoc. Gościem drugiej części konferencji jest oczywiście trener Kamil Kuzyra. Trenerze, poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór. Spodziewaliśmy się tego, że Warta na pewno przyjedzie tutaj i będzie chciała ten mecz zabić. I tak też to wyglądało. Od początku tego meczu, nie wiem, 15-20 minuty, jeżeli zaczynasz grać na czas, to w głowie masz chyba tylko jedno, żeby przetrwać i jak najszybciej zabić ten mecz. I tak naprawdę poza naszym jednym błędem, który nam się przytrafił, który wykorzystał przeciwnik i zdobył gola, i to wprowadziło u nas sporą nerwowość, bo dzisiaj tych nerwów było naprawdę, naprawdę dużo, dużo niedokładności. Natomiast cały czas chcieliśmy się utrzymywać przy piłce i mimo wszystko konstruować. Nie udawało nam się dzisiaj to tak, jakbyśmy tego oczekiwali i tak, jak mieliśmy na ten mecz plan. Natomiast finalnie dzisiaj mój zespół nabiegał 120 km i dał naprawdę dużo z siebie, żeby wyciągnąć choćby remis z tego zabitego meczu i to nam dzisiaj w końcówce meczu oddało. Na pewno wszystkim wydawało się i pewnie każdy się spodziewał tego, żeby począwszy od naszego bramkarza ekspediować piłkę bezpośrednio w pole karne przeciwnika i tam szukać jakichś przypadkowych akcji, ale chcemy grać w piłkę. Chcemy grać w piłkę, chcemy się rozwijać. Dzisiaj nam ta gra naprawdę no nie układało się. To wiadomo, dużo rzeczy też miało na to wpływ i dziękuję zespołowi, dziękuję kibicom, że mimo wszystko w nas wierzyli i z tego remisu finalnie wszyscy się cieszymy i przerwę na kadrę musimy mocno przepracować na to, żeby po prostu w niektórych sytuacjach być po prostu konkretniejszym, bo dzisiaj za dużo tego takiego, nazwijmy to, mielenia, za mało konkretów. Ale pracujemy dalej i chcemy być jak najlepsi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenera? Jeśli mogę, dobry wieczór, panie trenerze. 120 km przebieg 101, a oddać jeden tylko celny strzał w drugiej połowie, kiedy przegrywa się 0-1, to drugi. Bieganie przed własnym polem karnym, no to wyglądało to tak, jak wyglądało. Mecz w ogóle nie do oglądania. 60 aut, to było tak rwane, że momentami, że na to patrzeć.
No chyba pan powiedział to, co ja powiedziałem przed chwilą, tak, że zabrakło nam, no nie byliśmy dzisiaj konkretni, tak, nie mieliśmy też jakby tutaj opcji na to, żeby bezpośrednio transportować tą piłkę, bo no nie mieliśmy dzisiaj zawodnika na ławce, który mógłby nam z przodu tą siłę fizyczną dać. Liczyliśmy na to, że z tej gry kombinacyjnej coś trafimy. To, że był to mecz rwany, to ja już to powiedziałem, tak, że to naprawdę ciężko, mnie też się to ciężko oglądało, tak, no, ale mimo wszystko staraliśmy się grać w piłkę, ale tak jak powiedziałem, dzisiaj nie wszystko i mało rzeczy było takich, które nam wychodziły, ale tak jak powiedziałem, cieszymy się z tego punktu, bo w ostatnich minutach w tej rundzie zazwyczaj, jeżeli już nam się przytrafiały wpadki, to przegrywaliśmy dzisiaj. Dzisiaj nam to oddało. Dziękuję. Adrian, mogę prosić do przodu o mikrofon? To ty wiesz, panie trenerze, Kasper Konacki, Polska, piłka.pl. Pan mówi o ofensywie, że tam nie było zawodnika, który mógłby wejść i pomóc właśnie w tym ataku, ale ja muszę zapytać troszeczkę o defensywę, bo w drugiej połowie szczególnie Warta miało swoje jakieś sytuacje, miało przede wszystkim dosyć dużo miejsca w polu karnym i przed polem karnym. Był tam oddany strzał, jeden z dystansów w takiej dosyć dogodnej pozycji. Był super przede wszystkim, była sytuacja, kiedy to Sabit bodajże znalazł się sam w polu karnym przez dłuższy czas. Był absolutnie niepokryty przez piłkarzy Korony i chciałbym zapytać, czym jest spowodowana ta taka bierność troszeczkę defensywy w tej drugiej połowie szczególnie? No to nie jest bierność. Ten mecz miał bardzo dużo faz przejściowych i z tych faz przejściowych Warta dzisiaj żyła i oczywiście były fragmenty, w którym gdzieś tam zbliżyli się do pola karnego, ale to nic konkretnego z tego nie wynikało. Czy jeszcze jakieś pytania? Powiedzcie trenerze, pytanie, które zapytał o sytuację Rono. Wydaje się, że to było coś, co było wpisane w grę. Mówię tego bardzo często i szkoda, że akurat dzisiaj, że przy wyniku 0-0, ale ciężar, który bierze na siebie i akcje, czyli to schodzenie głęboko po piłkę, to jest coś, co musi robić i co wykonuje bardzo dobrze, że akurat dzisiaj przytrafił się błąd, to chyba nie trzeba, nawet nie można schodzić z takich drog. No przytrafił mu się błąd, tak, i na to też uczulaliśmy jakby w przerwie, bo Warta żyje z takich sytuacji, jeżeli zapraszasz ich do pressingu i ściągasz swoich zawodników niżej, w założeniu mieliśmy po prostu tego nie robić. I jeżeli to robisz, to jest woda na młyn i dzisiaj, tak jak pan mówi, z chęci tego, że ten chłopak naprawdę bardzo chce i teraz to bardzo mocno przeżywa i dzisiaj musimy być z nim i jesteśmy z nim, bo wiemy, jak dużo daje naszemu zespołowi. Natomiast tak jak ja powiedziałem na samym początku, chcemy grać w piłkę i oczywiście zawsze można uprościć rzeczy, to wszyscy pewnie się z tym zgodzimy, że można postawić piłkę i kopać do przodu i liczyć na to, że gdzieś zbierzemy, gdzieś kopniemy. Wszystko można, ale ja na pewno tak nie chcę. Czy jeszcze jakieś pytania do trenera? Nie ma, dziękujemy. Dzięki, dobranoc.